Pomysł powstał już kilka lat temu, gdyż realizowaliśmy już jeden podobny projekt promocyjny pomiędzy miastem partnerskim Bruntal i oczywiście Opole, tak aby pokazać nasze atrakcje turystyczne i przede wszystkim zaprosić mieszkańców nie tylko z samego Bruntala, ale również z przygranicznych gmin, z Czech do odwiedzenia naszego pięknego miasta i również zaprosić Opolan do odwiedzenia Bruntala. Szukamy informacji o danym mieście głównie w internecie, na różnych popularnych blogach turystycznych. Postanowiliśmy ten projekt oprzeć właśnie o najbardziej znanych polskich blogerów, którzy przyjadą zarówno do Opola, jak i do Bruntala i na swoich blogach, a także w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie opowiedzą, pokażą nasze miasto, zaproszą do odwiedzenia Opola i Bruntala. I dzisiaj właśnie mamy pierwszą taką wizytę, rozpoczynamy realizację projektu. Przyjechał właśnie bloger rowerowy. Zostałem zaproszony przez miasto Opole, żeby pokręcić się tutaj z perspektywy roweru, odwiedzić najlepsze zabytki, najciekawsze atrakcje Opola, po naprawdę fajnych ścieżkach rowerowych i później przemieścić się w stronę miasta partnerskiego Opola Bruntal w Czechach. A wiadomo, odwiedzając po drodze też różnego rodzaju też ciekawe miejsca, atrakcje, żeby jak najbardziej pokazać też region. Już kilka lat temu podczas obchodów 800-lecia miasta pan Karol odwiedził miasto i wówczas jego wpis o Opolu zdobył pierwsze miejsce w konkursie National Geographic na najbardziej popularny wpis turystyczny w Polsce. Pan Karol odwiedził Opole, pojedzie również do Bruntala, pokaże również na YouTubie, zrealizuje materiał, film, który będzie prezentował najciekawsze miejsca pomiędzy naszymi miastami. Świetne miejsce. Naprawdę bardzo fajnie się rozwija, ścieżki rowerowe można pośmigać, bardzo fajnie wzdłuż rzeki, tam nadodrzański park Bulwar, tak, nie jestem zbyt dobry w nazwach, ale tamte okolice naprawdę mi się podobają super, też tutaj po mieście, a przede wszystkim wyspa Bolko, to jest naprawdę coś pięknego. Piszę, fotografuję, ale też w dużej części filmuję. Skupię się na Opolu, na okolicach Opola. Później na Bruntalu, jakby dwa osobne teksty będą, nie? One będą też tłumaczone na czeski. Będzie też film, to już taki przekrojowy też pokaz, z pokazaniem trasy jakby przejazdowej, też atrakcji po drodze. Nie? Poleca pan każdemu rowerzyście tego typu przejażdżkę, no około 100-kilometrową właściwie. Znaczy tereny nie są, zanim się dojdzie do gór nie jest trudno, nie? Jakby trasa jest dość taka przyjemna, bym powiedział, rowerowo. Myślę, że dla osób, które nie są jakoś mocno wytrenowane, też na spokojnie. Wiadomo, pieszo to jest wolno, a samochodem się praktycznie nie widzi za dużo. Nie? A rower jest taki, że można sobie na spokojnie, takim idealnym tempem, żeby się przyjrzeć ciekawym miejscom, no i żeby też w miarę sprawnie się przemieszczać. Nie? Jest taki idealnym, moim zdaniem, połączeniem takim do podróży. Poza tym również skupiliśmy się w naszym projekcie na turystyce głównie kierowanej do rodzin z dziećmi. Również zaprosimy blogerów, którzy odwiedzą nasze miasto i pokażą przede wszystkim te miejsca przyjazne rodzinom. Natomiast trzecim etapem realizacji projektu będzie pokazanie obu miast przez pryzmat naszych najpiękniejszych, najbardziej atrakcyjnych zabytków. Wszystkie podróże i odwiedziny blogerów odbędą się jeszcze w lipcu. Zwieńczenie projektu planujemy na przyszłoroczne Dni Opola, tak aby wówczas spotkać się zarówno z blogerami, jak też i z naszymi gośćmi, partnerami z Bruntala, z wszystkimi tutaj też operatorami turystycznymi, a także planujemy wydać przewodnik polsko-czeski właśnie śladem najpiękniejszych miejsc zarówno w Opolu, jak i Bruntalu.